Szanowni Państwo, w Wigilię Narodowego Święta Niepodległości, w 96. rocznicę powrotu z niemieckiej niewoli w Magdeburgu Józefa Piłsudskiego rozpoczynamy nasz apel pamięci. Rozpoczynamy go od hymnu Rzeczypospolitej Polskiej. O zabranie głosu proszę pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. Dziękuję. Szanowni Państwo, jutro Święto Niepodległości. Stoję tutaj przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego, twórcy polskiej niepodległości, twórcy nowoczesnego państwa polskiego. Listopad 1918 roku był dziełem wielu grup politycznych, wielu przywódców, był wynikiem wielkiej aktywizacji społeczeństwa, ale na czoło wysuwa się pierwszy marszałek Polski, naczelnik państwa. To jego odważna, ale przemyślana akcja polityczna, to jego czyn zbrojny doprowadził do tego, że w listopadzie 1918 roku na niemałym terytorium błyskawicznie powstało państwo polskie, że nie powstaliśmy dzięki niczyjej decyzji, że sami mogliśmy notyfikować, a uczynił to właśnie Józef Piłsudski, powstanie państwa polskiego stolicą europejską. To było bardzo ważne.
Bardzo ważne było też to, że mogliśmy bardzo szybko przeprowadzić wybory parlamentarne, stworzyć armię, bronić polskich granic. W ciągu przeszło 2 lat walki powstało rozległe państwo polskie. Plany snute w różnych kancelariach dyplomatycznych, wydawałoby się także zaprzyjaźnionych, by powstała Polska kadłubowa, nie powiodły się. To był ogromny sukces. Ale wielu Polaków, w tym Józef Piłsudski, wielu mądrych polityków, intelektualistów i po prostu ludzi mądrych wiedziało, że niepodległość jest zadaniem, że niepodległość nie jest wcale pewna, że trzeba jeszcze uczynić bardzo wiele. I budowano administrację państwową, instytucje, integrowano 3 zabory, stworzono wspólną, mocną walutę. Odbudowywano, o czym bardzo często się zapomina, bardzo mocno zniszczoną przez rabunki rosyjskie i niemieckie polską gospodarkę. Przede wszystkim, bo to w wymiarze historycznym okazało się może najważniejsze, budowano poprzez szkołę, a także innymi metodami polski patriotyzm, mocny patriotyzm, taki, który skłaniał do poświęceń, nawet największych poświęceń. Przedwczesna śmierć marszałka Piłsudskiego, a także wydarzenia, na które nie mieliśmy wpływu, doprowadziły do tego, że niepodległości nie udało się utrzymać. Padliśmy ofiarą niemieckiego i rosyjskiego totalitaryzmu, 2 ludobójczych totalitaryzmów. Ponieśliśmy ogromne straty. Klęskę poniósł potężny, działający w czasie wojny i po wojnie ruch podziemny, broniący Polski jej niepodległości. Ale idea niepodległości pozostała. Idea niepodległości wracała w kolejnych społecznych buntach, trwała w postawie Kościoła, szczególnie w postawie prymasa tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego. Trwała w Solidarności i w nauce jej wielkiego kapelana, księdza Jerzego Popiełuszki. Trwała wreszcie, i to okazało się szczególnie ważne, w nauce świętego Jana Pawła II. I przyszedł dzień upadku komunizmu. Był to moment szczególny. Polskie społeczeństwo było osłabione, zmęczone długą walką. Ci, którzy przejęli wtedy ster, to byli w wielkiej mierze ludzie, którzy nie chcieli komunizmu. Chcieli, choć bardzo ostrożnie, by Polska szła na zachód, ale dla których idee II Rzeczypospolitej, idee narodowe były obce, często bardzo odległe, często odnosili się do nich z wielką niechęcią albo nawet z nienawiścią. I to ogromnie wpłynęło na kształt III Rzeczypospolitej, w szczególności na jej praktykę polityczną, na to wszystko, co nazywamy postkomunizmem. Ale trwał także ruch niepodległościowy. Udało się w 91 roku, przy końcu 91 roku powołać rząd Jana Olszewskiego. Rząd upadł, ale pewien przykład pozostał. Po kolejnych latach wysiłków udało się powołać nowy rząd, a przede wszystkim wybrać prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który podjął dzieło polskich niepodległościowców. Podjął dzieło Józefa Piłsudskiego, który zabiegał o to, by Polska była silnym, znaczącym krajem, który szukał siły i znaczenia tam, gdzie możemy je znaleźć. Poległ 55 miesięcy temu wraz z wieloma swoimi przyjaciółmi, z ludźmi, z którymi wspólnie realizował niepodległościową politykę. Ta tragedia uświadomiła nam bardzo mocno, że niepodległość jest ciągle zadaniem,
a to, co po niej się wydarzyło, było tutaj jeszcze sygnałem mocniejszym, jeszcze mocniejszym. Tak, niepodległość pozostaje ciągle zadaniem. Polska niepodległa, Polska trwale niepodległa, to musi być Polska silna duchowo i silna materialnie, silna także militarnie. To musi być Polska szukająca sojuszów tam, gdzie jest rzeczywista siła. To musi być Polska nie zdająca się na innych. To musi być Polska, w której decyzje nas dotyczące zapadają tu, w Polsce, w Warszawie i są podejmowane przez Polaków. Bo to, proszę Państwa, jest zarówno istota niepodległości, jak i jej gwarancja. I takie jest przesłanie tych uroczystości, które odbywają się niedaleko stąd, pod Pałacem Prezydenckim, co miesiąc. I takie jest przesłanie jutrzejszego święta. To jest przesłanie, które mówi o obowiązku służenia ojczyźnie, o obowiązku budowy silnej Polski, silnej duchowo, duchowo zjednoczonej, silnej materialnie, silnej swoimi siłami zbrojnymi, prowadzącej mądrą politykę. To jest ten znak czasu, który Lech Kaczyński odczytał już dawno, który niektórzy odczytali później, ale idą tą drogą, a inni próbują się mu wciąż przeciwstawiać. Ale jestem przekonany, że zwyciężymy, że zwycięży to wszystko, co służy polskiej niepodległości, że polska niepodległość, silne, suwerenne państwo polskie będzie trwało wraz z narodem i zdobędzie w Europie, w świecie należne miejsce. To, o którym mówił Lech Kaczyński, to, dla którego poświęcił życie największy obok Jana Pawła II z Polaków, Józef Piłsudski. Dziękuję. Panie premierze, szanowni państwo, przed rokiem w tym miejscu ogłosiliśmy deklarację ideową Społecznego Komitetu Czynu Niepodległościowego, na którego czele stanął pan premier Jarosław Kaczyński. Komitetu, który podjął się uczczenia stulecia czynu niepodległościowego zapoczątkowanego wymarszem z oleandrów pierwszej kompanii kadrowej. Dziś w tym miejscu chcemy wręczyć panu premierowi szczególną odznakę. Odznakę stulecia czynu niepodległościowego, nawiązującą w swym wzorze do odznaki pierwszej kompanii kadrowej, odznaki, która w okresie międzywojennym nadana została 149 żołnierzom kadrówki. Tę odznakę wręczą premierowi Jarosławowi Kaczyńskiemu rodziny legionistów. Pani Hanna Szczepanowska, córka żołnierza pierwszej kompanii kadrowej i żołnierz Powstania Warszawskiego. I pan sędzia Bogusław Nizieński, syn oficera 2 Brygady Legionów Polskich, kawaler Orderu Orła Białego. Nastąpi teraz ceremonia złożenia kwiatów pod pomnikiem twórcy niepodległej Polski. Wieniec w imieniu nas wszystkich złoży
pan premier Jarosław Kaczyński, a towarzyszyć mu będą wicemarszałek Sejmu Marek Kuchciński, wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski, pan poseł Jacek Sasin, kandydat na prezydenta miasta stołecznego Warszawy i pan Mariusz Błaszczak, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Wieniec zostanie złożony w asyście honorowej Wojska Polskiego. Uroczystość pod pomnikiem marszałka Piłsudskiego zakończymy marszem pierwszej brygady. Pieśnią najdumniejszą, jaką kiedykolwiek Polska stworzyła, jak nazwał ją marszałek. Pieśnią, która w 2007 roku decyzją ówczesnego ministra obrony narodowej świętej pamięci Aleksandra Szczygły została podniesiona do rangi pieśni reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Marsz pierwszej brygady.
Nie, nie, nie.